Dzień dobry, tu Ewelina Goblins EG Studio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o patojoutuberach. Jesteśmy oczywiście w pięknym Krakowie, gdzie karmimy łabędzie chlebem. Moja córka Marysia ma 9 lat i jest bardzo bystrą dziewczynką. A patojoutuberzy są źli. To banda kundli, zwłaszcza banda pięknego Apolla. Banda kundli, czyli Konrad, James P., Sergio Calzone, Tche Magda i wielu innych patojoutuberów. Jak się uchronić przed trolem i patojoutuberstwem? Mamy dzisiaj bardzo piękny dzień w tym Krakowie naszym. Fajnym, kochanym. Jestem pod Wawelem, gdzie karmię łabędzie z moją córką Marianną. Ostatnio byłam sobie na basenie z takim przystojnym prawnikiem Robertem Brandysem, który jest bardzo fajny i lubi, jak ja pływam, podnieca się na mój widok. A ci patojoutuberzy to też jest konkurencja zawodowa, która mi po prostu zazdrości, że ja mam widzów, takich fajnych widzów, którzy... Ja mam więcej subskrypcji od nich, oni mają po 500 widzów, a ja mam ponad 2000 i ci ludzie, ci trolle i patojoutuberzy, to najprawdopodobniej mieli bardzo trudne przeżycia w domu. Rodzice ich bili, tak jak mnie kiedyś ZOMO biło. I ja nie współczuję tym ludziom, bo to jest po prostu banda kundli, którzy się niczego nie nauczyli w swoim życiu. Ja jestem starą kobietą. Mam 49 lat. Wychowuję samotnie córkę. A ci patojoutuberzy mnie, biedną Elwirę Goblin, traktują jak szmatę, jak swoje popychadło. To jest złe. To jest naprawdę bardzo złe, to co oni robią. W ogóle piękne łabędzie dzisiaj mamy, piękną pogodę mamy dzisiaj, świeci słoneczko w tym pięknym Krakowie. I patojoutuberzy są bardzo źli. W tym pięknym Krakowie jest naprawdę bardzo dużo zabytków, więc zapraszam do Krakowa. I pamiętajcie, patojoutuberzy są bardzo źli, a zarazem trolle. Wchodźcie też na moją grupę, fanklub Eli Gavin, gdzie możecie mi poradzać, jak pozbyć się hejtu tych patojoutuberów i troli. Ja byłam Elwira Goblins i pozdrawiam was z pięknego Krakowa.